Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont Światła Północy. Jest to drugi tom serii. Serii, która, co zresztą mówiłam przy pierwszym tomie, strasznie mi się skojarzyła z Krainą Lodu. No zobaczcie, czyż nie są bohaterowie podobni? Elsa, Anna, Kristoff. Wykapana Kraina Lodu, ale to jest totalnie inna historia, to są w ogóle totalnie inni bohaterowie. Także tak, mamy tutaj pewien portal, który przenosi do innego świata i dostała tam się Sonia, dziewczynka z naszego świata. I ona tutaj przeżywa niesamowite przygody w towarzystwie Espena i troli, młodych troli, które podlegają jego rozkazom, słuchają się go, więc wydawać by się mogło, że nic złego się tutaj aż tak nie wydarzy. No ale niestety albo niestety, bo jednak przygoda jest naprawdę fajna, fajnie się ją czyta i przeżywa z bohaterami, a to, co się dzieje, to, no wiecie, taki trochę dreszczyk niepewności tutaj trzyma nas przez cały czas tutaj czytania, ten taki dreszczyk niepewności, co będzie dalej, co się wydarzy, jak to wszystko się zakończy. Spójrzcie na wnętrze komiksu. On jest podzielony na rozdziały, tutaj teraz mogliście to zobaczyć. I są niesamowicie fajne, klimatyczne ilustracje. Jest to komiks autorki norweskiej. On zgarnął norweskie nagrody, ta seria. Więc myślę, że warto go poznać, warto poznać serię. I to jest drugi tom i oczywiście bardzo polecam zacząć czytać od pierwszego, bo pierwszy tom również był niesamowicie tajemniczy, przygodowy, magiczny. Też tutaj się pojawiły właśnie, pojawili się bohaterowie, poznaliśmy ich tam zresztą, także zdecydowanie warto sięgnąć najpierw po pierwszy, a później po Uczennice Wyroczni Światła Północy, tak się nazywa cała seria. Na końcu są szkice, zobaczcie, możemy tutaj podejrzeć, jak wyglądali bohaterowie, zanim zostali w komiksowych barwach przedstawieni. Tutaj mamy szkice. Bardzo fajna seria. Nie jest może w top 3 naszych ulubionych serii komiksowych, ale mimo wszystko bardzo nam się fajnie czyta ją i chcemy już kolejny tom, żeby się dowiedzieć, co tam dalej się wydarzy, w czym dalej wezmą udział nasi bohaterowie. Miło, przyjemnie spędziłyśmy czas z zarówno pierwszym, jak i drugim tomem. No i mam wrażenie, że da się tutaj fajnie odczuć ten norweski klimat tej tajemnicy takiej, no wiecie, tego świata niesamowitego, także sięgnijcie po Światła Północy. Zwłaszcza jeżeli lubicie takie klimaty, trole, wiedźmy, magia, myślę, że przygoda z tą serią może Wam się spodobać. Więcej o komiksie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.